Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Korl i zapraszam do kolejnych przygód w grze Wiedźmin 3 Krew i Wino. No nic, skoro Tur wzywa, to chodźmy do niego od razu. Podobno im świeższy, tym lepszy. Chodźmy. Też mam do niego sprawę. Damien. Geralt, najwyższy czas. Gotowy na ceremonię? Źle wyglądasz. Może tak. Nie wyglądasz najlepiej, Damien. Ale kiedy cię poprzednio widziałem, było jeszcze gorzej. Przykładam wyciąg zarniki. Już prawie tego nie czuję. No to skoro tak to działa... nie wiem, czy powinien wiedzieć. Myślę, że możemy zaczynać. No dobra. Możemy zaczynać. W porządku. Tylko się zachowuj. Mniej jak najemny zbir, a bardziej jak człowiek godny najwyższego odznaczenia państwowego. Ty, kolego, to ty masz tu Tur na nazwisko, a nie my. Wiesz co? Najlepiej w ogóle się nie odzywaj. W takim razie zaczynajmy ceremonię. Chodź ze mną. Księżna czeka. W imieniu gildii błagam o pomoc. Jaśnie oświecona. Bez beczek cała produkcja stanie, a wtedy będziemy skończeni. Spłonęły wam wszystkie? Ogromnie nas to smuci. To bardzo zła wiadomość. Tak, jaśnie oświecona. Do pożaru doszło, kiedy potwory wdarły się do magazynu. Błagam o pomoc. Członek Straży Pałacowej zostanie wysłany, aby zbadał zgliszcza. Jeżeli jest tak, jak mówisz, odpowiednia rekompensata będzie wypłacona z książęcego skarbca. Dziękuję, jaśnie oświecona. Wasza miłość, przybył Geralt z Rivi. Moi drodzy, przechodzimy teraz do kolejnego punktu. Spośród wszystkich obowiązków, jakie spoczywają na mnie jako księżnej, ten jest najmilszy memu sercu. Zostanie teraz przyznany Order Vitis Vinifera. Najwyższe odznaczenie tu są. Niech wystąpi Wiedźmin Geralt z Rivi, zabójca bestii z Beauclair. Życzeniem naszym jest uhonorować Wiedźmina, który ocalił Beauclair przed straszliwą bestią. Niechaj ten symbol przypomina wszystkim, że Wiedźmin na zawsze pozostanie przyjacielem Beauclair. A prywatnie bardzo ci dziękuję, Geralt. Damien przekaże ci nagrodę za doskonale wykonane wiedźmińskie zlecenie. Dziękuję. Oprócz tego mam dla ciebie jeszcze niespodziankę. Postanowiłam przekazać ci kilkanaście beczułek Sangreal, wina przeznaczonego wyłącznie na książęcy stół. Będziesz mógł go wreszcie spróbować. No jak? Cieszysz się? Pewnie, że tak. Tylko pytanie, ten co był tu przed momentem, to nie mówię o Corvo Bianco, tylko jakiejś tam innej winnicy. Muszę popsuć nastrój. Nie, nie będziemy psuli nastroju. Zaszczyt. A może tak. Miało być oficjalnie. Czuję się wielce zaszczycony tym wyróżnieniem. Dziękuję. Ufam, że zrobisz z tego dobry użytek. Za moment będę rozmawiała z Sianą. Czy możesz mi towarzyszyć? Dzięki tobie odzyskałam siostrę, ale też dzięki tobie wiem, co ma na sumieniu. Jako głowa państwa muszę ją sprawiedliwie osądzić. Ale z drugiej strony, na bogów, przecież to jest moja siostra. Jeśli moja obecność w czymś pomoże,
to oczywiście zostanę. Proszę wszystkich o uwagę. Odbędzie się teraz przesłuchanie osoby zamieszanej w morderstwa, które miały miejsce w Beauclair. Kapitanie Delatour, proszę wprowadzić Sylwię Annę. Wiedźmin będzie brał udział w tej rozmowie? Jestem wolnym człowiekiem. Może tak. Księżna poprosiła mnie o to. Sylwio Anno. Dopuściłaś się zbrodni. Jesteś jednak moją siostrą. I serce nie pozwala mi potraktować cię jak pospolitą przestępczynię. Dlatego poprosiłam Geralta, aby mi doradził jako osoba bezstronna. Wysłucham teraz, co Wiedźmin ma do powiedzenia. Prawda jest taka, że... Siana jest rozgoryczona. Wiem, że miała swoje powody, żeby nie pałać miłością do Beauclairskiego dworu. Choć oczywiście potępiam jej metody. O czym on mówi, Siano? Dobrze wiesz o czym. Było ci na rękę, że mnie wypędzili, bo wiedziałaś, że dzięki temu tron przypadnie tobie. Chociaż to ja jestem starsza. Mogę zrozumieć ministrów. Oni nienawidzili mnie od dziecka i uważali, że nie będę się nadawała na księżną małżonkę. Nawet naszych rodziców rozumiem. Zawsze czułam, że oni po prostu się mnie bali, bo ja miałam odwagę być wolna. Wydumana klątwa była im wszystkim na rękę. Ale ty? Na tobie się najbardziej zawiodłam. A przecież byłaś moją ukochaną siostrzyczką. Teraz rozumiesz, Wiedźminie? Ona mnie zdradziła. Mówisz teraz, że wszystkich rozumiesz. A przecież przyjechałaś tu, żeby się mścić. Bo zasługują na zemstę. Ale oni wszyscy nienawidzili mnie, odkąd pamiętam. A Anarietta kiedyś mnie rozumiała. Tylko na nią mogłam liczyć. Dlatego jej zdrada boli mnie najbardziej. Byłyście wtedy dziećmi. I jaśnie oświecona, i ty. Nie miałyście żadnego wpływu na to, co się działo. Mylisz się, Wiedźminie. Ona miała wpływ. Pamiętasz? Moja droga siostro, ten dzień, kiedy mnie wypędzili z pałacu? Owszem, to ja wtedy wpadłam na pomysł, żeby obrzucić nilfgardzką delegację rybimi pęcherzami, które dla śmiechu wypełniłyśmy zjełczałym łojem. Ale to ty w ostatniej chwili postanowiłaś się podpalić. Chciałaś mi zaimponować. I zaimponowałaś, przyznaję. Trafiłaś go prosto w tę obleśną łysinę. W życiu się tak nie uśmiałam. Ale kiedy przyszło do szukania winnych, nie pisnęłaś nawet słowem. Cała odpowiedzialność i cała kara spadły na mnie. To prawda. Nie stanęłam w twojej obronie. Za bardzo się bałam. Rada była jednogłośna. Wyliczyli wszystkie moje straszne przewinienia, ucieczki z pałacu, rzekomo okrucieństwo i nieodpowiednie przyjaźnie. Wypędzili mnie. A ty, jedyna osoba, która mnie rozumiała, stchórzyłaś i w ogóle mi nie pomogłaś. Ani przedtem, ani potem. I nigdy nie próbowałaś mnie odnaleźć. To nieprawda. Szukałam cię. Słałam za tobą rycerzy. Zbierałam informacje. To ty nie chciałaś być znaleziona. Odkąd zniknęłaś, żyję ze świadomością, że cię zawiodłam.
Przepraszam, siostrzyczko. Wybaczysz mi. Zamykam rozprawę. Ojej. W sumie urok całej tej ceremonii polegał na tym, że była dosyć krótka. No, może dla ciebie, bo szybko się zmyłeś. Oni tam pewnie dopiero się rozkręcają. Wiecznie pijane księstewko. Czyżbyś jednak nie przepadał za Tusą? To miejsce jest jak mocne wino, Geralt. Dobre, ale w małych ilościach. Jak znajdujesz ten samogon? Nie za mocny? Jest w sam raz. To zasługa tutejszej mandragory z gatunku Alrauna Diabolis. Bulwy rosnące na okolicznych glebach wulkanicznych mają unikatowe właściwości smakowe i charakteryzują się niespotykanym ciemnobrunatnym zabarwieniem. Pasjonujące, ale nie powiem, udał ci się ten bimber. Czekaj, czekaj. Właściwie to chętnie zebrałbym korzeni na zapas. Nie miałbyś ochoty mi potowarzyszyć? Pewnie, że miałbym ochotę, ale to tak po ciemku, a niech będzie, raz się żyje. Skoro uważasz, że to taki dobry pomysł, to chodźmy. Ale chyba zapominasz o jednej rzeczy. Świeży korzeń mandragory z tego gatunku jest silnie toksyczny. Nawet dla Wiedźmina. Nic podobnego. Nie zdarza mi się zapominać o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Proszę, oto rękawice i maska. Załóż je. To nic ci nie będzie groziło. Dzięki. No dobra. Idziemy. To idziemy. Światło księżyca nastraja mnie marzycielsko. O, kolego, kolego. Jedyny korzeń, jaki chcę mieć dzisiaj w rękach, to tylko mandragory. I o czym myślisz? O cyckach sukuba? Nie. Myślę na przykład, że wszystko może wyglądać interesująco, kiedy to odpowiednio oświetlić. Nawet stare truchło trupojada? Za grosz w tobie subtelności. Oj, Regis, Regis. A może w końcowej fazie destylacji dodam korzeń bielunia? To byłby ciekawy kupacz. Okej. Okay. I co, znalazłeś coś? A zbierz korzenie. Tylko teraz pytanie, czy mamy przyglądać się jemu, bo on wie, gdzie te korzenie są. Dobra, to żyjemy. W fazie destylacji dodam. Oho, my znajdziemy swoje. Dobra. Raz. I korzeń. Dwa. To wracamy. A gdzie właściwie podział się wampir? Nie będzie łatwo go wytropić. W końcu to wampir. No ładnie, ten to ma zagrywki. Gdzie ty się podziałeś? Okej. No nie ma to jak nocna zabawa na cmentarzu. Poczekamy pół godziny, to północna. Aha. Bruksa? Gdzie ty się podziałeś? Poszedł na kobity, jak widać. No co, mamy z nimi walczyć, czy sobie odpuścić? No wolałbym sobie odpuścić, tak... Tak, tu Bruksa niech sobie idzie dalej, a my zobaczymy... Podniosłeś rękę na wampira. Zginiesz za to. No dobra, musimy chyba z nimi walczyć jednak. Musiałem zrobić. A jesteś, no to miło. Te Bruksy... nazwały cię zdrajcą. Cóż,
Wampirzy kodeks honorowy jest bardzo prosty, wręcz trywialny. Albo jesteś z nimi bezwzględnie w każdej sytuacji, niezależnie od okoliczności, albo... Nie odpuszczą ci. Tak, nie odpuszczą. Ale szczęśliwie dla mnie obowiązuje jeszcze inna zasada. Niepisana i równie trywialna, co ta pierwsza. Można ją zgrabnie zawrzeć w powiedzonku, co z oczu, to z serca. Dlatego odjeżdżam z Toussaint. Pewnie na długo. Rozumiem. Wróćmy do ogniska. Mam ochotę napić się jeszcze trochę. Niebywały bukiet. Łagodne rozwinięcie i zaskakujący finisz. Nie sądzisz? Niespecjalnie znam się na winach. No to najwyższa pora, byś zaczął się znać. W końcu winnica Corvo Bianco należy do ciebie. A tak na marginesie, zostawiłem dla ciebie prezent w twoim nowym domu. Na szafce, obok łóżka. Dziękuję. A co to takiego? Drobiazg. Sądzę, że może ci się przydać do pozyskiwania mutagenów. Zastanawiałeś się w ogóle, co zrobisz z faktem posiadania winnicy? Odwiesisz miecze na kołek i poświęcisz je pielęgnacji winorośli? Tak chyba zrobimy, tak? Jeszcze nie wiem. Zostałem stworzony. Jeszcze nie wiem. Sam jeszcze nie wiem. Może kiedyś skusi mnie żywot poczciwego plantatora. A może, kto wie, będę wolał wiedźmiński szlak i patrzenie nocą w gwiazdy nad traktem w towarzystwie potworów? O, powiało poezją. Co oczywiście przywodzi na myśl Jaskra. A pamiętasz, jak siedzieliśmy kiedyś całkiem niedaleko stąd, schowani w jaskini, a wokoło szalała śnieżna zamieć? Jak mógłbym zapomnieć? Ruszaliśmy wtedy ratować Ciri z łap Wilgefortza. Tak, choć akurat epizodu z Wilgefortzem nie wspominam najlepiej. A z tego, co pamiętam, to i nasz poprzedni pobyt w Beauclair był, rzekłbym, spokojniejszy. Wtedy wydawało nam się, że to takie księstewko z bajki, w którym jedynym problemem jest nie dość duża piwniczka na wino. Pozory, Geralt. Pozory zwyczajem mamunów i doplerów mylą. A właśnie, nigdy nie powiedziałeś, co właściwie stało się z Wilgefortzem. Zabiłem go, ale przyznaję, nie było łatwo. Wiesz już, dokąd zamierzasz odjechać? Dystans ma duże znaczenie. Myślałem o południu. Nilfgaard? A czemu nie? Nilfgaardczycy to nowoczesne społeczeństwo. Nikt już tam nie wierzy w wampiry. To może być bardzo przydatne dla zachowania incognito. Ciekawy punkt widzenia. No to co? Posiedźmy jeszcze trochę, pogadajmy. Nie chce mi się teraz nigdzie ruszać. Posiedźmy tu jeszcze trochę, druhu. Posiedźmy, przyjacielu, posiedźmy. Byliśmy świadkami, a niejednokrotnie sprawcami rzeczy ważnych, doniosłych. Po tym wszystkim... Chyba należy nam się odrobina wytchnienia. Tak. Należy.
I w ten sposób kończy się nasza przygoda w grze Wiedźmin 3, Krew i Wino. Nie chciałbym jeszcze jej w całości oceniać, bo zajmiemy się gdzieś po drodze misjami pobocznymi, być może one wpłyną na ostateczną ocenę, ale gdzieś już w głowie powoli świtają pewne minusy i plusy. I zacznę od tych pierwszych może, przede wszystkim krótko, przynajmniej ten wątek fabularny. Wydaje się, że był niewiele dłuższy od tego, co mieliśmy zaserwowane w Sercach z Kamienia, a w zapowiedziach miał być to zdecydowanie dłuższy dodatek. Być może misje poboczne nabiją sporo tych godzin, zobaczymy. Myślę, że jeszcze trochę pobiegamy w tej krainie, no ale mimo wszystko gdzieś ten mały niesmak pozostaje, że przydałoby się trochę więcej tej przygody. A będąc przy niej, myślę, że sama historia również odrobinę słabiej wypadła niż ta w Sercach z Kamienia. Tam jednak było czuć pewien taki mistyczny klimat, gdzieś było to napięcie. Tutaj twórcy poszli raczej w takim baśniowym kierunku, no być może dla każdego coś innego. Jakoś przyznam szczerze, że Serca z Kamienia bardziej mnie kupiły, chociaż tu znowu, być może misje poboczne nadrobią też i ten wątek i ta baśniowa kraina będzie dużo ciekawsza. No i co by można było zarzucić, już taka ostatnia rzecz twórcom, że w drugim dodatku zakradł się pewien schemat, gdzieś było czuć podobne rozwiązania jak wcześniej, bal maskowy, przebieranie się, czy to przejście do innej krainy, wtedy wchodziliśmy w obraz, tutaj w książkę, no, ale mam nadzieję, że może gdzieś jeszcze w głowach twórców jest pomysł na jakąś taką niespodziankę, jeszcze jeden dodatek, choć podobno ten kończy całą wiedźmińską przygodę. Zobaczymy. No jeżeli kończy, to kolejny minus byłby. A teraz plusy. No po prostu, Wiedźmin 3. No i co tu dużo mówić. Ta gra to jest jeden wielki, ogromny plus. Do tego dorzucić przepiękne, ogromne gdzie no twórcy naprawdę postarali się i wygląda to przepięknie. Jeszcze nie zwiedziliśmy całego, więc mamy co tutaj nadrabiać. Nowe stwory, nowe bronie, nowe różne opcje, jeżeli chodzi o na przykład przeciwników, że mogą gdzieś alarmować i ściągać dodatkowe oddziały, czy też z tymi mutacjami. Dużo, dużo fajnych nowości w grze, które naprawdę mogą wpłynąć nieźle na rozgrywkę. Sama optymalizacja również coś boskiego, tak jak gdzieś wcześniej musiałem lawirować wysokie ultra, tak teraz wszystko poszło w ustawieniach na ultra i było cały czas płynnie. Z tego co testowałem, z tego co sprawdzałem, więc przez ten rok wiele się zmieniło, oczywiście na plus. No i raz jeszcze, wielki plus to wszystko za co kochamy Wieśka. No i może jeszcze cena. Tak naprawdę za kilkadziesiąt złotych dostaliśmy coś, co niejednokrotnie jest warte 3, jak nie 4 razy więcej. No więc opłaca się. Na pewno, jeżeli ktoś będzie miał okazję, żeby przeżyć tę przygodę, polecam, na pewno warto, a tymczasem dzięki za to, że byliście, dzięki za to, że jesteście i dzięki za to, jeżeli będziecie. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej, no i na pewno widzimy się jeszcze w misjach dodatkowych, nie ma co tu uciekać. Może będzie tych odcinków jeszcze więcej niż to, co mieliśmy do tej pory. Kto wie, raz jeszcze trzymajcie się, hej, hej. Chętnie poszedłbym do domu. Chętnie tak, no właśnie, bo przecież Regis coś nam zostawił w tym domu, on to miał jakiś znak. No niestety, tak, widzieliśmy tę informację na koniec. Coś się kończy, coś się zaczyna. Czyli raczej to niespodzianek żadnych twórcy nam nie szykują. Szkoda, przeogromna szkoda, ale liczę na to, że jeszcze czeka nas tu masa godzin zabawy. No dobra. Przenosimy się, teleport. Nie po to Bozia dała teleport, żeby biegać nogami. I zobaczymy, co nam tu zostawił kolega ciekawego. Aha. O, Barnaba Bazylii, jak miło. Jaśnie, panie. Przepraszam, że zakłócam spokój, ale do domu wdarła się jakaś osoba. Próbowałem ją powstrzymać, ale nie chciała słuchać. Kto to taki? Wybaczy pan, ale nawet nie raczyła się przedstawić.
Jak zawsze, bez zapowiedzi. Jak zawsze. Piękna. Nawet nie spytasz, czemu przyjechałam? Ani jak cię znalazłam? Przecież i tak byś odpowiedziała wymijająco. Prawda. Kiedyś mi to przeszkadzało, te twoje tajemnice. Teraz wiem, że jeśli będziesz chciała mi coś powiedzieć, to powiesz. Bez pytania. Stęskniłam się za tobą, Geralt. Jak cholera. Chodź na zewnątrz. Potrzymamy się za ręce, popatrzymy w niebo. Jak w kiczowatym romansie, za dwie korony. No, takie zakończenie to ja rozumiem. Przywiozłaś ze sobą sporo książek. Pracujesz nad jakimś nowym zaklęciem? Bynajmniej. To żadne grymuary, tylko zwykłe czytadła. Imię Orchidei, jednoroczny wdowiec. Zawsze myślałem, że jesteś zbyt zajęta, żeby zajmować się czymś tak niepraktycznym jak literatura piękna. Bo byłam zajęta, a teraz nie jestem. Parę tygodni temu wstałam z łóżka i zorientowałam się, że nie wiem, co dalej. Nie mam żadnego planu, celu. I wiesz co? Spodobało mi się to. Wreszcie mogłam przestać myśleć o polityce i skupić się na tym, co jest ważne dla mnie. Dlatego przyjechałam tutaj. Dobry wybór. Podoba ci się w Toussaint? Krajobrazy są piękne, a miasteczka urokliwe, bez dwóch zdań. Ale? Ale to południowe słońce niezbyt współgra z moją garderobą. Krótko mówiąc, ugotować się można w tej czerni. A, może powinnaś rozważyć inne zestawy kolorów. Na przykład izabelinkowy i groszkowy. A perfumy wydestyluję z brukwi i stokrotek. Myślę, że po prostu będę się trzymać cienia, a ty będziesz przynosił mi słodzone napoje. W regularnych interwałach. Czego tylko sobie zażyczysz. Otóż to. Wiesz, nie wiedziałem, że to takie dziwne uczucie. Mieć dom. Muszę przyznać, że nigdy nie wyobrażałam sobie ciebie w roli właściciela nieruchomości. Sam jestem trochę zaskoczony. Ale nie żałuję. Jen, wtedy przed bitwą z Gonem, mówiłaś, że chciałabyś wyjechać ze mną na koniec świata. Ta winnica może być? Tak, chociaż czegoś mi tu brakuje. Mianowicie? Podpowiem ci. Jest duże, białe, cztery nogi. Kategoria taksydermia. No tak. Jednorożec. Niech będzie. Możesz go tu przywieźć. Wiedziałam, że nie dasz się prosić. No miło, miło. Nie było wyboru, tak? Jednorożec jak najbardziej się przyda. Myślałaś kiedyś, że przyjdzie taki dzień? Ty i ja. Cisza, święty spokój. Ptaszki ćwierkają. Aż żałuję, że wybierałam się tu do ciebie. Jak sójka za morze? Miałaś jakieś wątpliwości? Mam nadzieję, że nie. Bo wiesz, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Daj spokój. Nie jestem jak inne czarodziejki. Dasz jej grzędę, a ona myśli wyżej siędę. Oj, uważaj, co mówisz o konfraterkach. Bo zły to ptak, co własne gniazdo kala. Masz rację. Nie dość, że przystojny, to jeszcze mądry. Trafiłeś mi się jak ślepej kurze ziarno. No tak, zaraza. Tym razem wygrałaś. Aha. Skąd to się w ogóle wzięło? Te nasze pojedynki na przysłowia. Nie pamiętasz? Byliśmy na wernisażu w Banarta, a ty zacząłeś się wygłupiać z nudów.
Pomyślałam wtedy, że twoje poczucie humoru jest tragiczne i rozczulające. Nigdy się nie zmieniaj, Geralt. Proszę. Nawet jeżeli chodzi o kobietę, pogadamy później. To co? Pogadamy później? Pewnie. Nigdzie się stąd nie ruszam. Jeszcze czeka niespodzianka od Regisa jakaś w domu. Zobaczymy. Gdzie? Aha, to my jesteśmy już tu przed domem. Bardzo fajnie właśnie. Tego brakowało mi po trzeciej części Wiedźmina, że tak rozstaliśmy się ze wszystkimi nam bliskimi osobami i nie byliśmy w stanie ich nigdzie znaleźć. Teraz Yen, osoba bliska naszemu sercu, tu jest. Oho. Gdzie to miało być? Tutaj. No i jest jakoś tak cieplej, dużo milej się tu zaczyna tę przygodę. Tak, przygodę w misjach pobocznych. Dobra, generator to miał nam dać, zobaczymy jak to działa, ale jeszcze list od kolegi, przeczytaj. Drogi Geralcie, skoro czytasz te słowa, to znaczy, że jestem już daleko poza granicami Tussą, a ty znalazłeś mój mutagenerator. Oczywiście możesz wybrać dla tego instrumentu nazwę zgoła inną, bardziej odzwierciedlającą twój gust oraz lepiej oddającą jego działanie, gdyż nie wątpię, że twoja wiedza na temat mutagenów jest bardziej dogłębna i usystematyzowana niż moja. Pracowałem nad tym urządzeniem w wolnych chwilach, a teraz jest już gotowe i jestem przekonany, oczywiście tylko w zakresie, w jakim przekonany może być wynalazca, zanim jeszcze jego wynalazek zostanie użyty zgodnie z przeznaczeniem, o przydatności tego aparatu. Zastanawiasz się pewnie, jaką funkcję ma on pełnić. Otóż jak sama nazwa wskazuje, mutagenerator tworzy mutageny. Działa na zasadzie wchłaniania energii fali elektromagicznej z ciała. W tym wypadku będą to ciała zabitych przez ciebie potworów i złoczyńców, a tych nam nigdy nie brakuje. A kiedy naładowanie osiągnie punkt krytyczny, mutagenerator zamienia skumulowaną energię na większy mutagen, który, jak sądzę, będzie dla ciebie przydatny. Jak z pewnością rozumiesz, jestem konstruktorem amatorem, dlatego wybacz, ale nie będziesz miał możliwości sterowania wynikiem tej operacji. Mutacja zachodzi losowo, wynikiem zaś będzie albo mutagen zielony, albo czerwony, albo niebieski, mniej lub bardziej naprzemiennie. Ufam, że znajdziesz mój podarunek przydatny. Twój szczerze oddany przyjaciel, Regis. PS. Być może zastanawiasz się, czemu zdecydowałem się podrzucić mutagenerator do twojego domu, zamiast po prostu wręczyć ci go osobiście. Otóż musisz wiedzieć, że zrobiłem to powodowany skromnością. Uwierz lub nie. Trzymaj się, Geralcie, i niech mój podarunek dobrze ci służy. Na pewno dobrze nam będzie służyć. Z tej racji, że no, teraz te mutageny to schodzą... O... Jak głowy naszych potworów. Raz, dwa. No dobra. Myślę, że to cała nasza przygoda. Jeszcze będziemy tu odwiedzać nasze posiadłości tutaj, bo jest co wyremontować, jest co to robić, ale to już w kolejnych naszych przygodach, a tymczasem raz jeszcze trzymajcie się. Hej, hej!